Ostatni dzień lipca, Anna Tabaka, dzień dobry, zapraszam na Silesia Flash. To miały być wymarzone wakacje. Pochodząca spod Częstochowy Klaudia Krysiak, 24-letnia Polka, doznała bardzo poważnych obrażeń w wypadku w Tadżykistanie. Jej stan jest ciężki. Rodzina i przyjaciele podejmują intensywne działania, aby przetransportować ją do Polski. Wsparło ich wiele osób. Fatima Orlińska. My dzisiaj już jedziemy do Duszanby, bo znaleźliśmy transport, więc przez kilkanaście godzin to na pewno nie będzie ze mną kontaktu, jak nie przez całą dobę. To ostatnie słowa, które usłyszała rodzina Klaudii. 24-letnia Klaudia Krysiak z Kłobucka potrzebuje pilnego transportu medycznego do Polski. Podczas wymarzonych wakacji w Tadżykistanie, które od połowy lipca spędzała tam z wujkiem, uległa poważnemu wypadkowi samochodowemu. Lokalny kierowca, który miał wieźć Polaków na terenie górskim, prawdopodobnie zsunął się z drogi i kilkukrotnie dachował. Co dokładnie się wydarzyło, tego rodzina dziewczyny nie wie. Tylko dostałam wiadomość, że mieli wypadek i żebym załatwiła jakiś transport. To, co konsul powiedział, to oni i tak jechali do stolicy wynajętym samochodem z kierowcą i nie wiemy, czy spadł ze skarb, w każdym razie spadł i dachował. Praktycznie jest 4 doby leżąca bez niczego, prawda? Stan wujka dziewczyny jest stabilny i na tyle, na ile pozwala zasięg, przekazuje on rodzinie informacje. Dużo poważniejszych obrażeń doznała 24-latka. Według dokumentów medycznych doznała urazu czaszkowo-kręgowego, wstrząsu mózgu, złamania trzonu kręgu piersiowego z uciskiem rdzenia kręgowego oraz wstrząsu kręgosłupa pierwszego stopnia. Do wypadku doszło w sobotę, a o potrzebie pilnego transportu medycznego do Polski jako pierwsze poinformowały lokalne media. Zwrócił się do nas przyjaciel rodziny z informacją, że taka sytuacja kilka dni wcześniej miała miejsce, że ta dziewczyna w Tadżykistanie uległa poważnemu wypadkowi wraz z jej wujkiem. Znajduje się tam na miejscu w szpitalu i są po prostu potrzebne gigantyczne pieniądze, których na chwilę obecną nie jest w stanie pokryć firma ubezpieczeniowa. My kontaktowaliśmy się jako redakcja z posłem miejscowym, z panem Henrykiem Kypurem i on dość dobrze zreagował na pomoc. Zresztą był już poinformowany też przez inne osoby, które się do niego zgłosiły, wysyłały mu jakieś informacje SMS-em, mailem. No, zadziałał po prostu tam, gdzie mógł, czyli w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Okazuje się, że poruszył i Teofila Bartoszewskiego i osoby, które były odpowiedzialne za ten rejon azjatycki. W pierwszej kolejności Klaudię i jej wujka trzeba przetransportować z miejsca wypadku w górach do stolicy w Duszanbę, skąd specjalistyczny transport medyczny zabierze ich do Polski. I jeszcze na miejscu pilot zażądał 7000 dolarów w gotówce za samolot do miasta. Transport śmigłowcem medycznym do kraju to koszt nawet 100 tysięcy euro. W sprawę zaangażował się pochodzący z Kłobucka wiceminister Henryk Kiepura. Ja skontaktowałem się w poniedziałek z panem ministrem Władysławem Bartoszewskim. Jakiś czas później odezwał się zastępca dyrektora Departamentu Konsularnego, który pilotuje tę sprawę w porozumieniu z konsulem. Ja też z panem konsulem rozmawiałem. Trochę zajęło czasu zorganizowanie tego transportu lotniczego z gór do miasta, czyli tam musiał być transport helikopterem, ponieważ stan tej chorej wykluczał 300 km podróży górskimi drogami. W międzyczasie zwrócono się do mnie z taką prośbą, czy udałoby się pomóc w znalezieniu miejsca na Śląsku. W związku z tym, że dziewczyna wymaga wielospecjalistycznej pomocy, jej przyjęcie zadeklarował Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Sosnowcu. Nie mam w tym momencie informacji, kiedy ta pacjentka trafi do naszego szpitala, jednak biorąc pod uwagę, że nasz szpital jako centrum urazowe pełni taką funkcję dla pacjentów województwa, jestem w 100% przekonany, że dzięki interdyscyplinarnej współpracy lekarzy to zabezpieczenie będzie właściwe. Jak mówią bliscy Klaudii, dziewczyna nie pierwszy raz wybrała się w tak daleką podróż. Wraz z wujkiem mają w nich doświadczenie. Posiadają również ubezpieczenie podróżne. Jak się jednak okazało, w tym przypadku procedury są utrudnione. Rodzina Klaudii uruchomiła zbiórkę pieniędzy na pokrycie kosztów transportu medycznego. Pieniądze zostaną również przeznaczone na leczenie dziewczyny w kraju. Nasi wioślarze zdobyli dzisiaj brązowy medal Igrzysk Olimpijskich w Paryżu w rywalizacji czwórek podwójnych. Wczoraj brąz zdobyły szpadzistki. To 23. medal w tej dyscyplinie oraz pierwszy w kobiecej szpadzie. I co najważniejsze, 2 ze szpadzistek to zawodniczki ze Śląska. Alicja Klasik z Rybnika i Martyna Swatowska-Węglarczyk z Katowic. Magda Sincewicz. To jubileuszowy 300. medal polskiej reprezentacji w historii Igrzysk Olimpijskich. Droga do jego zdobycia była długa i wyboista. Nie tylko dla Aleksandry, Renaty, Martyny i Alicji, bo to praca zespołowa. Ci, którzy zostali w kraju, z ogromnymi emocjami kibicowali swoim podopiecznym. No, wczorajszy dzień i start szpadzistek to mega emocje. Wszystkie 3 mecze bardzo wyrównane.
emocjonujące. Ważyły się praktycznie do ostatniego trafienia, bo jak to w szermierce mówią, na tym najwyższym poziomie, kiedy już umiejętności szermiercze są porównywalne, o wszystkim decyduje głowa i taki prawdziwy szermierz rozpoczyna się od szyi w górę. Bo to właśnie głowa dzień w dzień pracuje nad tym, jak być coraz lepszym. Każdy zawodnik naprawdę poświęca całe życie i bardzo ciężko wstaje wcześnie rano i całe życie dostosowuje do tych treningów. Natomiast Martyna jeszcze dodatkowo łączy to z aktywnością zawodową, co naprawdę jest dużym wyczynem. Na pewno ułatwia jej to, że trenerem jest mąż, więc ten czas wolny czy czas wspólny mogą spędzić na planszy. Rzeczywiście jest to bardzo, bardzo ogromny wysiłek, długoletni. Trzeba pamiętać też o tym, że to nie jest pasa z ostatnich 4 lat, tylko zawodnik na to pracuje tak naprawdę całe życie. Przez ten czas marzy tylko o jednym – o zwycięstwie. Medal olimpijski to dla sportowców najwyższe wyróżnienie. By go zdobyć, oni też muszą się czymś wyróżniać. Jest osobą wyjątkowo zdyscyplinowaną, bardzo konkretną, nastawioną na określony cel. I myślę, że dla każdego trenera taka zawodniczka to jest skarb, bo widać po niej, że ta szermierka, to co robi, to jest najważniejsze i myślę, że to jest efekt tym, że ten rezultat, ten wynik, ten sukces jest efektem tego, że jest właśnie sfokusowana na uprawianie sportu i na kobiecie na szermierkę. Polskie szpadzistki zostały brązowymi medalistkami olimpijskimi w turnieju drużynowym po zaciętym pojedynku z Chinkami, z którymi zwyciężyły po dogrywce 32-31. Biało-czerwone walczyły w składzie Martyna Swatowska-Węglarczyk, Alicja Klasik, Renata Knapik-Miazga i Aleksandra Jarecka. Apele do kierowców, akcje edukacyjne i kontrole pojazdów. Codziennie policja przypomina o bezpieczeństwie na drogach. Codziennie też dochodzi do wypadków, a śmierć zbiera swoje żniwo. Od początku wakacji na śląskich drogach zginęło aż 17 osób. Do tragicznego wypadku doszło we wtorek. Zginęły 2 osoby, 7 zostało rannych. Karolina Komada. 307 km autostrada 4 pomiędzy węzłem Bojków a węzłem Ostropa. To tam według śląskich funkcjonariuszy najczęściej dochodzi do wypadków. Tym razem we wtorkowe popołudnie kierowca busa najechał na pojazd ciężarowy. Tam na miejscu zginęła pasażerka, 59-letnia kobieta. Były osoby zakleszczone w pojeździe. Przód samochodu marki Mercedes był totalnie zmiażdżony. I oczywiście tam strażacy uwolnili tych rannych, lądowały 3 śmigłowce lotniczego pogotowia ratunkowego, były oczywiście karetki pogotowia, rannych przetransportowano do szpitali. Łącznie tym samochodem podróżowało 9 osób. Tutaj niestety lekarzom nie udało się uratować życia 40-letniego kierowcy. Śmiertelnych wypadków jest znacznie więcej. Na śląskich drogach zginęło już 17 osób, a to o 5 więcej niż pod koniec zeszłego tygodnia. Od początku wakacji w całej Polsce były 223 wypadki śmiertelne. Przyczyn jest wiele, jednak najczęstsze to lekceważenie przepisów, nieuwaga i brawura kierowców. A tylko moment do najechania na samochód jadący przed nami. Funkcjonariusze radzą, by zawsze trzymać 3-sekundową odległość od innych pojazdów. To jest łatwo zmierzyć. Przyjmujemy sobie na poboczu gdzieś jakieś drzewo czy jakiś tam punkt charakterystyczny i liczymy, jak ten samochód przed nami przejedzie 3 sekundy, wtedy możemy być pewni, że jest to bezpieczna odległość i w przypadku jakiejkolwiek sytuacji kryzysowej mamy szansę na reakcję. Gdy trzymamy się, tak, że tak powiem, ogona innego samochodu, to raz, że nasza psychika i w ogóle psychika cierpi, ponieważ cały czas jesteśmy w napięciu. To niczemu nie służy, a tylko stwarza sytuację zagrożenia. Apelujemy też o to oczywiście, żeby nie używać tych rozpraszaczy naszych. Po wtorkowym wypadku na autostradzie A4 policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają okoliczności zdarzenia. 2 osoby hospitalizowane opuściły już szpital. 10 członków zorganizowanej grupy przestępczej wpadło w ręce policji. Zostali doprowadzeni do prokuratury okręgowej w Bielsku-Białej. Łącznie już 62 osoby usłyszały zarzuty w związku z organizacją nielegalnego hazardu. Śledztwa w tej sprawie toczą się już od kilku lat.
Zatrzymania odbyły się na terenie 7 województw, m.in. śląskiego. Mundurowi przyznają, że ostatnie zatrzymania są związane z ciągłą analizą dotychczasowego materiału dowodowego, który udało się zebrać w tej sprawie. Akta te liczą już prawie 1200 tomów. Policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą, współdziałając z Krajową Administracją Skarbową, w ostatnich latach przeprowadzili kilka śledztw dotyczących zorganizowanych grup przestępczych, zajmujących się prowadzeniem nielegalnego hazardu. W sprawach tych oskarżono lub przedstawiono zarzuty ponad 230 osobom i zlikwidowano ponad 100 miejsc nielegalnego hazardu. Mamy koniec lipca, półmetek wakacji, więc pytania o pogodę w drugiej ich połowie jak najbardziej zasadne. A odpowiedź w materiale Magdy Sincewicz. 30, 31, 33, a nawet 35, tyle wskazują prognozy na początek sierpnia. Ci, którzy zajmują się pogodą, uspokajają jednak. Aura będzie zmienna. Zdążymy się i zgrzać, i schłodzić. Co na dłuższy okres? Trudno powiedzieć, dlatego że wiarygodne prognozy pogody to są 72 godziny. I faktycznie była taka sytuacja, że numeryczne modele atmosfery na 2 tygodnie do przodu pokazywały 42 stopnie w niektórych regionach Polski. Natomiast modele numeryczne mają to do siebie, że na długie okresy czasu, przy dużym wyprzedzeniu, one pokazują wartości ekstremalne. Natomiast im bliżej tego terminu realizacji prognozy, tym te wartości są łagodniejsze. Spróbować złagodzić uczucie gorąca możemy sami, korzystając choćby z kurtyn wodnych ustawionych w różnych punktach miasta. To jest bardzo przyjemne na mieście, na jakichś wyjazdach. Także bardzo fajne to jest. Można też uciec do cienia. To też może się fajnie pod prysznicem ochłodzić, w wodzie przyjemnie i tu u góry właśnie tak fajnie wieje wiatr, bo na dole to tak byłoby goręcej niż tutaj u góry. Są jednak i tacy, którzy codziennie przychodzą nad wodę, by skorzystać ze słonecznych kąpieli. Wchodzę z leżakiem do wody czy z krzesłem i stam sobie pod parasolem, bo mój wiek już mi nie pozwala na takie rzeczy, ale ja się lubię opalać, lubię pływać, dlatego kocham słońce i jestem tutaj codziennie. Mimo że prognozy dotyczące żaru z nieba w przyszłym tygodniu utrzymują się już od wielu dni i są zaskakująco zgodne, warto pamiętać, że w tych wyliczeniach mogą zachodzić zmiany. A na koniec dobra informacja. Telewizja TVS poszerza swój zasięg. Od jutra będziemy dostępni na 3 kolejnych multipleksach lokalnych, co pozwoli na naziemny odbiór naszej stacji w województwie dolnośląskim, opolskim i łódzkim. W województwie śląskim jesteśmy dostępni na MUX-ie L2 z nadajnikami w Rybniku i Ornontowicach. Żeby nas znaleźć, wystarczy włączyć automatyczne wyszukiwanie stacji. Więcej informacji na tvs.pl. A Silesia Flash niezmiennie o stałych porach, także jutro. Zapraszam w imieniu Grzegorza Żądło. Do zobaczenia.